Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku fotografii przyrodniczej. Dziś wybrałem się nad jeziorko, takie dosyć mini, z taflą wody, która już jest częściowo zamrożona. Siedzę tutaj już od godziny i czekam, aż jakieś ptactwo przyleci, ewentualnie przyjdzie jakieś zwierzę do wodopoju. Okej, chyba nadszedł czas zwijać manatki, jechać w inne miejsce, bo mija prawie kolejne 40 minut i jednak nic konkretnego się tu nie dzieje. A przecież nie wrócę do domu bez żadnego materiału dla was, więc pakuję się i jadę dalej. Po drodze jadąc zahaczyłem o moją czatownię, rozłożyłem taką pokarm. No siedziałem 1,5 godzinki, niestety żadne maleństwo ani nic większego się nie zjawiło. Nic, spróbuję jutro z samego rana, być może dzisiaj już jest troszeczkę za późno, jest trochę mroźno, więc myślę, że jutro będę miał więcej szczęścia niż dzisiaj. Stwierdziłem, że jednak się dzisiaj poddaję. Nie myślałem, że będzie tak mroźno. Ale nie poddaję się do końca. Ponieważ idę jeszcze w drodze powrotnej w jedno miejsce. Zobaczę, czy i tam ptaków nie będzie. Jest to okolica Odry. Mam nadzieję, że i tam ptaki dzisiaj zostanę. Z tego względu, że chociaż mam takie dzisiaj mega słoneczko, wczoraj było tak pochmurno i brzydko, że stwierdziłem, że ach, no cóż, zaryzykuję, posiedzę trochę, zobaczę. Może, a no, pokarm zostawiłem dla ptaków, więc byłem pewien, że dzisiaj rano przylecą, jednak okazało się, że nie. Nie wiem, co jest. Czas się przejść dalej, biorąc pod uwagę to, że jednak co my tu mamy? Coś się ptaszkowi stało. Nie ma skrzydła jednego. To lipa. Nie wiem, czy zdążycie zauważyć, ale ptaszek, który właśnie, o, to chyba mewa, nie ma jednego skrzydła. Albo ma całkowicie połamane.
Masakra. Nie mam jak jej pomóc. Nie mam możliwości wejścia do wody i by jej pomóc. Nie wiem, co się stało jej. No, więc teren, w którym byłem, okazał się lipny. Nie było kompletnie ptaków. Zawsze jak jeżdżę do pracy mostem milenijnym, zawsze tam coś się znajduje. A tu się okazało, że jednak nie ma. Fajna pogoda, niebieskie niebo. Troszeczkę mroźno, no ale lipa. Przejdę się jeszcze wzdłuż Odry. Może coś uda mi się sfotografować. Mam w sumie sfotografowanego tego ptaka bez skrzydła, ale kiedy stał na brzegu, nie wydawał się na jakiegoś skaleczonego. Może przez to, że się tak zbytnio nie ruszał. A tu się okazuje, że... Ale on się męczy. Idę dalej. Zobaczę, czy... O, jeszcze. Ta głowica. O. Idę dalej i... Zobaczę, czy mi się uda coś jeszcze pstryknąć. Wczorajszy dzień był straszny. Najeździłem się rowerem jak nie powiem kto, ale to dla zdrowotności wiadomo. Nie uwierzycie. Właśnie udało mi się sfotografować jakiegoś ptaka pływającego z rodziny perkozowatych, mam nadzieję, który sobie cały czas nurkuje i zapewne z dna wyławia jakieś tam roślinności. Jak go tylko zidentyfikuję w Google, to przy zdjęciach go opiszę. Na pewno to jest z rodziny perkozowatych, ponieważ ma taki zaostrzony dziób. Płynie gardzina do mnie, płynie. Powolutku, powolutku. Sprawdzę, czy może się do mnie zbliżyć. A to ci gardzina jedna. O, jest drogi, dobra. Niesamowite. Takie małe trzy szkraby. Powiem szczerze, że nie myślałem, że to będzie takie ciężkie filmować i fotografować. Kocham takie światełko. Fotografa. Mówię wam, masakra jakaś. Cały czas próbują się dystansować do mnie. Nie zbliżają się nawet do 5 metrów, 6. Nie ma opcji. Tak, tak, tak. Lubię. A, pięknie mu wjechało. Inu radał. Powiem wam szczerze, że nawet nie myślałem dzisiaj, że uda mi się sfotografować zimolotka. Wyobraźcie sobie,
Może wam pokażę. O, tam po drugiej stronie sobie siedział na gałęzi, znaczy się z początku przyfrunął, bo nie sądziłem w ogóle, że zimurutka tu spotkam. I mam nadzieję, że ten odcinek też wam się spodoba, bo no, raz jest na wozie, raz pod wozem. Do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!